4 minuty. Tyle potrzebowało Nottingham Forest, żeby zdobyć dwie bramki na Old Trafford i wyjść na niespodziewane prowadzenie. Na szczęście w przeciągu całego meczu Manchester United odrobił straty i wyszedł na prowadzenie, aby wygrać ostatecznie 3-2, zapewnić sobie ważne 3 punkty mimo wszystko, ale czy to jest mecz, który by nas satysfakcjonował? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. To jest podcast Adwokaci Diabłów, a dzisiaj no, zestaw weteranów. Powracają wielkie nazwiska. Jest z nami Damian Domicz, który jest z Polsatu Sport oraz oczywiście manutd.pl. Cześć wszystkim. Jest także nasz stały ekspert Sebastian Słabosz. Cześć. Oraz ja, Paweł Waluś. No i porozmawiamy sobie o tym Nottingham, o tym, co się udało, o tym, co się nie udało. No na pewno początek nie nastrajał optymizmem, w końcówce już było troszkę lepiej, ale wydaje mi się, że nie ma, ten mecz nie nastraja nas zbyt pozytywnie, chociaż może Damian, ty próbowałeś tak być właśnie tą pozytywniejszą stroną po meczu z Wolverhampton, więc dzisiaj też może I będziesz. Będę, i będę, oczywiście, że będę. Bardzo dobrze. Już ci oddam głos, tylko jeszcze z góry przeproszę, jakbyście słyszeli u mnie wiercenie. Niestety pan sąsiad sobie wybrał ten moment, teraz musi wiercić, także z góry przepraszam, jeżeli będzie coś słychać. No to Damian, prosimy cię, jak ty oceniasz mecz z Nottingham? Mam nadzieję, że nie wyjdę tutaj na żadnego amatora, eksperta, ale według mnie był to bardzo dobry mecz. Myślę, że głównie pod względem charakterologicznym, choć po pierwszych tych 5 minutach mogło się faktycznie wydawać, że za charakter tych piłkarzy to raczej będziemy ganić, a nie chwalić. Szybko mi się przypomniał ten mecz z Brentfordem. Myślę, że wam również, ale tym razem na szczęście ten plan nie poszedł w las, tylko piłkarze konsekwentnie trzymali się tego, co im nakreślił menedżer. Pochwaliłem charakter, ale myślę, że piłkarsko też wyglądało to bardzo dobrze i o ile się nie mylę, to wydaje mi się, że Steve McClaren po meczu do Erika Ten Haga powiedział, że to był równy występ na wysokim poziomie. Wynik na styku, ale nie zapominajmy, że tych sytuacji do strzelenia bramki było znacznie więcej i sporo było tych strzałów też zza pola karnego. Przy napastniku, który dobrze się czuje w takich okolicach 5 metra, może to wyglądać jeszcze bardziej obiecująco, a na takiego zapowiadany jest przecież Rasmus Højlund. Widać było według mnie przede wszystkim jakieś schematy w rozegraniu piłki w tym spotkaniu, bo odkąd zaczęliśmy gonić wynik, to myślę, że nie było przypadku w tym, że Diogo Dalot tak często w rozegraniu pojawiał się w środku pola i tworzył przewagę liczebną. Myślę, że nie przypadkiem było to, że linia ofensywna w zasadzie składała się z 4 zawodników stojących w jednej linii w półprzestrzeniach i często dobiegał tam jeden z pomocników. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu, kiedy United gonili wynik, to widzieliśmy momentami taki Manchester, którego chce Erik ten Hag. Nie były to mozolne akcje, nieprzemyślane dośrodkowania, ale konsekwentne wpychanie rywala w pole karne przeciwnika. I dużo dały też te strzały zza pola karnego, bo myślę, że dzięki temu to Nottingham w końcu wyszło też trochę wyżej, bo jeden z tych strzałów w dużym stopniu doprowadził do gola kontaktowego. Myślę, że bardzo fajny mecz w wykonaniu United. Świetny, taki bardzo zasłużony powrót do tego spotkania i myślę, że koniec końców zasłużone 3 punkty. Takie zwycięstwa też budują drużynę w sezonie. I choć na pewno ten mecz był bardzo wyczerpujący, bo po spotkaniu było widać, że nawet Bruno Fernandes jest wycieńczony. Nie tylko przez pryzmat tych doliczonych 11 minut oczywiście. To widać było, że dzisiaj po boisku biegali faktycznie wszyscy na swoim takim maksimum kondycyjnym. No poza tą końcówką, gdy niepotrzebnie daliśmy się wpędzić w nerwówkę. Bo wtedy faktycznie piłkarze pozwolili Nottingham na bardzo dużo. No ale taki jest Manchester United i taki był też w ostatnich sezonach. Więc myślę, że zmienienie tego zajmie trochę czasu. A nie wydaje ci się, że tak jeszcze cię trochę pociągnę za język, że fakt, że na samym początku znowu dajemy sobie strzelić bramkę, a nawet dwie bramki, i to z Nottingham, które raczej nie jest zbyt mocnym zespołem, i właśnie to, że w końcówce w przewadze jednego zawodnika oddajemy rywalowi piłkę i pozwalamy mu tworzyć groźne sytuacje, czy to nie jest troszkę właśnie pokaz problemów z charakterem? No bo to też nie są pierwsze, to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego no właśnie, się wydarza. Właśnie dobrze mówisz, no nie jest to pierwszy raz, ale też to sam fakt, że oni ten wynik dzisiaj odrobili i faktycznie po tej dwubramkowej stracie zaczęli dociskać to Nottingham, myślę, że mimo wszystko zasługują przez to na pochwałę. No ale no tak jak powiedziałeś, to nie jest pierwszy raz, kiedy United z jednobramkowym prowadzeniem gra trochę w rosyjską ruletkę albo
albo na początku spotkania się wyłącza, nieważne z jakim gra przeciwnikiem. Faktycznie było to delikatnie nieroztropne i naiwne, bo grając w przewadze jednego zawodnika, to piłeczka powinna krążyć od jednego do drugiego i tak do ostatniego gwizdka sędziego. A tutaj jakieś głupie straty, niechlujne podania i zabawy z piłką na jednym metrze. Na pewno ten początek meczu i końcówka do zamazania, ale cały środek według mnie piłkarsko i właśnie charakterologicznie bardzo dobry. Okej. Okay. Sebastian, czy ty się zgadzasz z tą oceną? Ja będę bardziej w opozycji, może nie w totalnej opozycji, ale jednak zdecydowanie. I będę tym narzekaczem, do którego troszeczkę przywykliście ostatnio na forum, jak sobie rozmawiamy. Bo tak już abstrahując w ogóle do całego początku sezonu, to ja już po tych trzech meczach jestem trochę zmęczony tym sezonem, szczerze powiedziawszy. Bo bardzo wolno United wchodzi w ten sezon. Powiela się to, co znamy w zasadzie niemal z większości sezonów. Ja sobie nawet zrobiłem taką statystykę, prześledziłem od czasów Fergusona, jak wyglądały nasze zdobycze punktowe tutaj w pierwszych trzech meczach. Wiadomo, że to niekoniecznie musi rzutować w żaden sposób na koniec sezonu, ale tak z ciekawości, jako formę, która się wchodzi w sezon, to 6 punktów mimo wszystko, bo tutaj są dwa zwycięstwa, jedna porażka. O grze jeszcze porozmawiamy. To nie jest zły wynik, bo tak na dobrą sprawę tylko Louis van Gaal w swoim drugim sezonie miał 7, Mourinho w dwóch pierwszych sezonach miał 9 i raz Solskjaer miał 7. I to w ogóle w tym sezonie, w którym wyleciał. Więc tak jak mówię, to też nie musi o niczym znaczyć. To jako taka ciekawostka statystyczna, a wracając do gry, no to ja tutaj bardziej będę szedł w kierunku tego, co gdzieś od czego wyszedł Paweł, czyli czy ten mecz, po tym meczu możemy być usatysfakcjonowani. Owszem, ja co prawda w przerwie meczu gdzieś pisałem na forach, że no, będzie to próba charakteru, tak na pewno sprawę, nawet nie w przerwie, tylko już po tym 2-0. Czy się odbudujemy, bo według mnie przede wszystkim to, że graliśmy u siebie, po drugie to, że graliśmy z Forest, a nie z pewnie co najmniej 10, 12 innymi drużynami w Premier League, które według mnie przy stanie 2-0 byłoby już zdecydowanie trudniej dogonić i obrócić jeszcze sytuację w ten sposób, żeby ten mecz wygrać. No to postawiłem sobie taką tezę sam, że no będzie to próba charakteru, no bo według mnie takie City pewnie, bo mogą się zdarzyć czasem jakieś fatalne początki spotkań. Nam się zdarzają nad wyraz często, co jest jakąś niepokojącą prawidłowością mimo wszystko. No to pewnie by takie City i tak by wyszło 5-2 do przodu. Nam udało się 3-2, no ale trzeba przyznać, że to 3-2 i tak było w bólach. Paweł wróć. Damian mówił o tym, że było dużo sytuacji. Owszem, było trochę więcej sytuacji, ale to też nie było tak, że Nottingham Forest nie miało ich swoich, bo już zaraz po przerwie były chyba z dwie okazje na 3-1, więc znowuż początek meczu zero koncentracji, początek drugiej połowy znowu brak koncentracji. Ja nawet tak się zacząłem zastanawiać, która formacja na samym początku sezonu wygląda najgorzej i też mam z tym problem. Chociaż jednak no, coś pomiędzy mimo wszystko ofensywą a defensywą bym tutaj szukał problemów, bo ta defensywa no, widać, że jednak przecieka, bo tych sytuacji i Wolves miało mnóstwo i Tottenham sobie stworzył sporo i Nottingham nawet w dziesiątkę potrafiło sobie je tworzyć, co no, jednak mimo wszystko ja jakoś wybitnie optymistycznie po tym meczu nie patrzę, biorąc pod uwagę jaka była ranga meczu, jakie były oczekiwania, z kim graliśmy i jakim to wszystko problemy mieliśmy. No ja wiem, że i Arsenal na początku też wygrał tylko 2-1 z nimi. Możemy wychodzić z tezy, że nie ma już łatwych meczów w Premier League, może z Luton, zobaczymy, ale no, mimo wszystko, jeżeli my mamy aspirować do miana tutaj jakiegoś rywala konkretnego Manchesteru City, żeby włączać się gdzieś, napierać, przeszkadzać w tej bitwie o mistrzostwo, no to po tych trzech meczach uważam, że jesteśmy na razie jeszcze bardzo daleko i jakiegoś takiego wybitnego progresu nie widzę. Cóż, stałe fragmenty, no fajnie rozegrany ten jeden stały fragment gry, trochę, nie wiem czy to było ćwiczone, czy
Czy tak wyszło? Bo tak jak Rashford dostał tą piłkę, to wyglądał troszeczkę na zaskoczonego, ale fajnie to wyszło. Rzuty rożne dalej do zapomnienia. Znowuż po rzucie rożnym dla nas, to my tracimy bramkę. Zresztą dwa stałe fragmenty gry Nottingham Forest doprowadziły, znaczy dwa stałe fragmenty doprowadziły do dwóch goli Nottingham Forest. Jeden nasz, jeden ich. Co też wiele mówi. Zresztą ten stały fragment nasz z pierwszej minuty bardzo przypominał mi bramkę, którą niegdyś straciliśmy, jak mnie pamięć nie mieli, z Basak Sehirem, czy jakoś tak miała ta drużyna w Lidze Mistrzów w Tak Turcji. było, Demba. Bardzo, bardzo identyczna bramka. No co też pokazuje, że mimo wszystko ten Manchester United zmieniają się nazwiska i na placu gry, i na ławce, i w sztabie, ale poniekąd gdzieś cały czas te stare problemy są do wyplenienia i one się mniej lub bardziej przypominają. Co jeszcze? Onana. Onana, nie wiem jak, czy wy nie odnieśliście takiego wrażenia, ale dla mnie dzisiaj Onana wyglądał jak David De Gea, czyli byłem trochę zaskoczony, więc w sensie myślałem, że będzie bardziej wychodził gdzieś tak jak nas przyzwyczaił wyżej, że będzie bardziej operował piłką, a jednak tak, przy pierwszym golu przyspawany do linii, niczym David De Gea, aż chyba, a oni był w ogóle, widzę, sam zdziwiony, bo tak długo biegł, ale jednak niestety udało mu się strzelić, no a przy stałym fragmencie no też nigdzie nie pofrunął, w zasadzie nie wyszedł jakoś pewnie do piłki, żeby ją próbować gdzieś złapać. Tu ogólnie no mniejsze jakieś pretensje mogą być do Komarzyńczyka za drugiego gola, to na pewno, ale w tym pierwszym myślę, że mógł zachować się lepiej. Poza tym za mało było według mnie, w ogóle nie wiem czy były, bo szczerze mówiąc jakoś nie zarejestrowałem swojej pamięci, jakieś te wykopy, wyjścia do piłki wysokie, rozgrywania, Znaczy, to co miało sorry, być. że ci wejdę w słowo, ale sorry, że ci wejdę w słowo, ale w którym momencie on miał rozgrywać piłkę, kiedy United grało cały mecz na połowie przeciwnika? No, ale była jedna sytuacja i wracając tutaj do tego, dlaczego przypominamy, gdzie już przy 3-2 w dość groźnej sytuacji zagrał piłkę typowo jak no do tak, Liga, to faktycznie. Do Chrisa Wooda, nie? Więc Faktycznie, to jedna taka sytuacja w końcu i była, to prawda. Ładna obrona, refleks na linii przy intuicyjnym strzale Boliego, gdzie też mogło się zrobić 3-3 z niczego. To też pokazywało, że to nie było wcale tak, że my mieliśmy ten mecz pod totalną kontrolą, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, że graliśmy w przewadze. I tu też troszeczkę sobie pójdę w tę stronę, że no nie ukrywam, że też jakiś niesmak trochę zostaje, no bo oczywiście były jakieś w obu przypadkach i ten karny, i to czerwo, były predyspozycje do tego, żeby wyciągać takie, a nie inne konsekwencje, ale według mnie obie sytuacje bardzo light i wiele, wiele bardzo podobnych sytuacji widziałem, gdzie kończyło się tu żółtkiem, a tu bez karnego. Więc tak naprawdę troszkę wyciągnięci za uszy. Oczywiście, tak jak mówił Damian, tu się zgodzę, no nie rzuciliśmy rękawicy, nie wywiesiliśmy flagi, tylko wzięliśmy się tam do roboty i postaraliśmy się jednak wywieźć to zwycięstwo. W bólach, w męczarniach, co było widać po tym meczu, co też tylko pokazuje, że no, jeżeli my z Nottingham Forest takie uły na Old Trafford, takie boje toczymy, no to jeszcze daleka droga przed nami i no ja jakichś takich wielkich nut optymizmu tutaj nie widzę jak na razie. No i chyba tyle. No fajnie, że udało się wygrać, no bo no to umówmy się, każdy inny wynik niż zwycięstwo w tym meczu według mnie, biorąc pod uwagę czego oczekujemy od tej drużyny, jak ciągle z nadziejami wchodzimy na kolejny sezon, że to drugi sezon Ten Haga, że liczymy na progres, że transfery, że 400 milionów, przebudowa bramki, stylu gry, wszystkiego co tam w ogóle już było rzucane z argumentami, no to oczekujemy zwycięstw u siebie z Nottingham Forest, no i to się udało. A jakim sumptem, no to niech każdy sobie tam indywidualnie odpowie, czy jest z takiego zwycięstwa zadowolony i czy widzi w tym zwycięstwie optymizm na przyszłość. Damian, zdaje się, że chciałeś coś dopowiedzieć. Znaczy, no ja bym chciał tylko skontrować trochę ten wątek Onany, no bo kiedy Lisandro Martinez gra na 45 metrze od własnej bramki, to raczej nie oczekiwałbym od Onany, żeby on rozgrywał akcję, no bo jednak bramkarz jest od tego, żeby gdzieś
stać po prostu we własnym polu karnym i chronić dostępu do własnej bramki. pierwszej bramce, no, wyjście to był obowiązek? Pamiętaj, że Nie było to dziwne, że stał w bramce tak cały czas? Taiwo Awoniyi biegł na bramkę Onany sam na sam w zasadzie od połowy boiska i bramkarze mają różne style bronienia sytuacji sam na sam. Artur Borut czekał czasami do końca i robił po prostu pajacyka. Niektórzy wychodzą do takich sytuacji i też zauważ, że Onana w momencie, kiedy czekał do końca, to też miał swój pomysł na obronę tego strzału, bo on najpierw zrobił balans w prawo, tym trochę zmylił Awoniego i miał tę piłkę praktycznie na rękach. I więc był blisko obronienia w zasadzie tego strzału, natomiast no, w żaden sposób bym go przy tej akcji nie winił, bo zawalił cały zespół grający w polu i przede wszystkim Marcus Rashford, który taką sytuację Mówię, że powinien to jest mieć. jego wina bezpośrednio, no bo to No tak, wiem. cała drużyna po prostu dodała ciała, bo znowu zachowaliśmy Jasne. się jak 3 sezony temu z tym No, Basaksehirem, który zgadza przywołałem, się bo wtedy. straciliśmy, to jest w ogóle komedia, straciliśmy bramkę po swoim rzucie rożnym. Tak trzeba to po prostu uznać. No zgadza się, w takich sytuacjach to albo wybijasz piłkę w aut, albo po prostu faulujesz przeciwnika. Natomiast co do drugiego gola, to myślę, że nie miał szans na wyjście z bramki, bo to była po prostu piłka odchodząca i nawet Boli był zaskoczony, że ta piłka się od niego odbiła. No, mnie trochę zaskakuje, muszę przyznać, bronienie Onany przy pierwszej bramce, bo nie wiem, czy widzieliście później takie ujęcia, co on zrobił, ale on faktycznie jakoś tak zszedł na to, znaczy zrobił balans na prawo, później podskoczył w miejscu, a oni sobie tylko wie, jak on w ogóle nic nie dryblował i tak dalej, i w zasadzie po prostu kopnął w bramkę, więc. Znaczy, ja mam. Nie wiem, czy dokładnie to widziałem aż tak dobrze, ale wydaje mi się, że tam Ołoni to 2 razy zamarkował strzał. Moim zdaniem. Chciałem was nawet spytać, kto się zachował w tej sytuacji gorzej, Rashford czy Onana? I no to, znaczy, oni obaj są za to odpowiedzialni, ale też, no, nie może tak. Myślę, że Onana nie może być odpowiedzialny za sytuację, w której Nie, no, napastnik biegnie na musiał niego się sam na lepiej sam. zachować w tej sytuacji, wiesz, mi nie chodzi. No ale co miał zrobić? Onana jest malutki jako No nie wiem, człowiek w stosunku do bramki, która ma tam może na 7 przykład metrów nie stary podskakiwać w szerokości, miejscu no. jak pajac. No kurde, Damian. No ale co to, no to, no, sorry, no tak Artur Borut skakał, robił pajacyka do napastnika, to No zachowywał wtedy się jak przynajmniej pajac? No jakoś, nie wiem, nie. poszerzał swój obszar ciała, jakoś go dekoncentrował, a on To sobie. jest jakiś sposób na wyprowadzenie napastnika z Nie, no come równowagi, on, no. to było po prostu durne. Nie ma szans, żebym się na to zgodził. Dla mnie winienie bramkarza w sytuacji sam na sam to największa głupota, jaką Znaczy, nie, można no zrobić on po bramkarzowi. prostu mógł zrobić więcej, moim zdaniem, i to dużo więcej. Może ostatecznie i tak Awoniyi by strzelił bramkę, ponieważ on był oczywiście z przewagą tutaj. No ale moim zdaniem Onana nie zachował się dobrze i tyle. Także tutaj przy drugiej bramce się zgadzam. Tam to jest wina, jeśli się nie mylę, Wan-Bissaki i Martineza chyba. Albo Casemiro. W każdym razie tam przez dwóch piłkarzy przeleciała ta piłka i potem jeszcze trafiła w tego Boliego, który swoją drogą też najszczęśliwsza bramka w życiu, to trzeba mu przyznać, bo on sam nie do końca wiedział, co się tam dzieje. No ale tak, jakby już odchodząc od szczegółów, to ja jestem. To już drugi mecz i trzy mecze, mamy dwie bramki, które są bardzo komediowe w sumie, no bo i Boli, i ten samobój Lisandro ostatnio. No ale to się zdarza, wiesz, to tak. W sensie nie chcę tu usprawiedliwiać, bo nie powinno oczywiście dochodzić do takich sytuacji, ale no samobóje się zdarzają, tak. No, niestety. W każdym razie ja jestem trochę rozdarty, no bo z jednej strony 3 punkty to 3 punkty, tak? Zwycięstwo z Nottingham na Old Trafford jest warte tyle samo, co, nie wiem, pokonanie Manchesteru City na Etihad. Z drugiej strony, no troszkę mnie to gryzie, że my wygrywamy z Nottingham Forest 3 do 2 po tym, jak przegrywaliśmy 0 do 2. Po tym, jak rywale dostali czerwoną kartkę, taką trochę z czapy, nie rozumiem za bardzo tej decyzji, w sensie tam był faul oczywiście, ale nie na czerwoną kartkę moim zdaniem. I jeszcze po rzucie karnym, który też był trochę naciągany, tutaj się również zgadzam z Sebastianem. No i właśnie jeszcze pod koniec wydaje mi się, że Nottingham za mocno przycisnęło i ogólnie miałem takie odczucie, że za łatwo piłkarze Nottingham przedzierają się przez szyki Manchester United, również w pierwszej połowie, kiedy jeszcze prowadzili 2 do 0 czy też 2 do 1. Zbyt łatwo udawało im się dochodzić do groźnych sytuacji. No i do czegoś takiego nie powinno, coś takiego nie powinno mieć miejsca. Troszkę usprawiedliwienia mogę szukać w tym, że
Sytuacja kadrowa też jest jaka jest, no bo niedawno gruchnęła wiadomość, że Luke Shaw wypada i to na dłużej, a biorąc pod uwagę, że nie ma też Tyrella Malasi, no to znaczy, że na lewej obronie musiał zagrać Diogo Dalot. Tak samo kontuzję znaczy w pierwszej połowie prawdopodobnie złapał Rafael Varane, co raczej nas nie zaskakuje, no ale to jest kolejny piłkarz, który wypada. I nie wiadomo co z Casemiro, być może nasi widzowie będą tutaj, czy raczej słuchacze będą lepiej poinformowani, bo do Was ten odcinek trafi we wtorek, więc może już się dowiemy, czy to jest coś poważniejszego. No ale mam takie wrażenie, że kurczę, brakuje mi tutaj progresu, to znaczy wydaje mi się, że jak chwaliliśmy w zeszłym sezonie Erika ten Haga, to zwracaliśmy uwagę na to, że nawet czasem małe, ale tak co jakiś czas widać było ten rosnący potencjał Manchester United. A w tym sezonie, kurczę, ja widzę cały czas te same problemy, które widziałem wcześniej. Widzę nadal impotencję w ofensywie. Widzę no, jakieś problemy w środku pola, chociaż też ciekawa wypowiedź Erika ten Haga, który zwrócił uwagę na konferencji przedmeczowej, że nie jest problemem środek pola, tylko to, jak grają zawodnicy w ofensywie i w obronie. No i jeszcze ta obrona też nie wygląda zbyt pewnie. Mam wrażenie, że nie najlepiej w ten sezon wszedł Lisandro Martinez. Dużo takich błędów już nie jest tą argentyńską skałą, od której się wszyscy odbijają. A co do Andre Onany, to ja bym jeszcze był spokojny, no bo na przykład w meczu z Tottenhamem wyglądał dobrze. No dzisiaj faktycznie troszkę mniej pewnie, ale też tak tutaj przychylę się do tego, co mówił Damian, że w momencie, kiedy drużyna przez większość czasu kontroluje piłkę, no to ciężko wymagać od bramkarza, żeby posyłał jakieś niesamowite pasy, no bo Nottingham Forest w momencie, kiedy strzeliło sobie dwie bramki w 4 minuty, no to była dla nich woda na młyn, ponieważ możemy podejrzewać, że ich planem na to spotkanie było po prostu zamurować się w swoim polu karnym i liczyć na kontrataki. Nawet przy stanie 0-0, no bo zakładamy, że remis na Old Trafford by ich jak najbardziej satysfakcjonował. No a jeżeli mieli dwubramkowe prowadzenie, no to tym bardziej po prostu dalej konsekwentnie to robili. I na szczęście udało się przełamać. No ale to faktycznie, no tutaj bym winy Onany nie widział, chociaż też, tak jak mówiłem, ma swoje za uszami moim zdaniem, ale to już omówiliśmy. To jeszcze ciebie, Damian, dopytam o te takie kontrowersje sędziowskie. Czy ty się zgadzasz z nami, że były naciągane? I ogólnie, kurczę, kondycja sędziów w tym nowym sezonie nie jest najlepsza, bo to jest trzecia kolejka dopiero i to już jest trzeci raz, kiedy o czymś takim mówimy i kiedy mam wrażenie, że jeden z zespołów jest pokrzywdzony. No na pewno brakuje takiej konsekwencji w podejmowaniu decyzji u arbitrów, bo też miałem takie wrażenie, że ten karny z Tottenhamem nie został podyktowany dlatego, że Wolves nie dostało karnego w meczu z United. I to było takie, daliśmy wam, to teraz wam zabierzemy, ale czy dzisiaj nam oddali tego karnego z Tottenhamem? Wydaje mi się, że nie, bo tam jednak poszedł ewidentny kontakt kolano w kolano i ten ruch taki atakujący do napastnika, czyli do Rashforda, zrobił obrońca Nottingham Forest, więc według mnie to był oczywisty rzut karny dla United, bo też warto zwrócić uwagę na to, że ta sytuacja w ogóle nie była warowana. A to prawda. Czyli sędzia musiał dostać info na słuchawkę, że to jest obvious karny i tyle, nie ma co się nad tym dłużej zastanawiać. Co do Ale z czerwonej. drugiej strony wydaje mi się, że jakby on tam nie podyktował rzutu karnego, to też by nie było warowane. Nie wiem, czy to ma sens, ale z drugiej strony te decyzje nie zawsze mają sens. Znaczy, no, podyktował ten rzut karny bardzo pewnie, bo zagwizdał od razu. Więc No no, to prawda, nie wiem, to prawda. czy jest sens tak gdybać. Natomiast to do tej czerwonej kartki, Bruno, dla kogo to była czerwona kartka? Nie pamiętam. Joe Tak, Worrall dostał. za faul na Bruno Fernandesie. No nie wiem, to akurat było warowane, więc no. Ciężko mi to oceniać, ale wydaje mi się, znaczy, jak zobaczyłem pierwszy raz tę sytuację, to powiedziałem ewidentna czerwona kartka, bo miałem takie wrażenie, że Fernandeszowi do przelobowania bramkarza, bo myślę, że tak kończyłby tę akcję, tam brakowało dosłownie dwóch kroków, a Willy Boly nie jest najszybszym obrońcą, pamiętajmy, więc mam wrażenie, że Bruno dopadłby do Ja tej bym piłki. musiał jeszcze kilka powtórek zobaczyć, ale kilka widziałem. Ja z kolei mam w ogóle wątpliwości, czy Bruno by do tej piłki doszedł. Moim zdaniem by doszedł, bo, Nie, no no nie wiem. doszedłby, myślę. Z tego, co ja widziałem na tych powtórkach, to ta piłka już zwalniała, a Bruno był rozpędzony, więc no nie wiem. Dobra, to teraz ciebie spytam, Sebastian.
Czy po tym meczu możemy chwalić Markusa Rashforda? Bo nastąpiła roszada w ofensywie, już nie grał na szpicy Markus Rashford, wystąpił tam Anthony Martial. Rashford miał więcej miejsca, grał sobie po swojej ulubionej lewej stronie. No i z jednej strony mam wrażenie, że to nie był do końca taki przekonujący mecz, w sensie jeśli chodzi o wpływ na grę. Z drugiej strony kończy to z asystą. Miał też udział całkiem duży przy drugiej bramce, ponieważ to on zagrywał do Bruno Fernandesza. No i no to są jakieś konkrety, tak możemy powiedzieć, czyli czy. I był faulowany, więc czy to już jest moment, kiedy możemy stwierdzić, że okej, to faktycznie Rashford po prostu powinien grać na lewej stronie, czy jeszcze masz jakieś tutaj wątpliwości? Nie, według mnie to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że na lewej stronie zdecydowanie łatwiej o produktywność, jeżeli chodzi o Rashforda i liczby, bo umówmy się, to też nie był jakiś wybitnie dobry mecz w wykonaniu Rashforda. Zresztą tą frustrację było widać na boisku, zresztą za tą frustrację dostał żółtą kartkę, jeszcze sobie kopnął chłopczyka tam do podawania piłkę. Ale to była głupia sytuacja. W sensie ja się nie dziwię Rashfordowi, bo tam dosłownie jeden z zawodników. No, Jezus. Forest wpadł na drugiego zawodnika Forest, a sędzia odgwizdał za to faul Rashforda. No to ja bym się też wkurzył. Znaczy, no tak, bo tam ogólnie trzech go osaczyło, tam z jednym się przepychał, było przeciąganie za koszulkę, ale to chyba jeden drugiego, później drugi na drugiego wpadł. No dużo zamieszano, nieważne. No w każdym razie no, widać jakby tą reakcją samą w sobie i tym, co się dzieje na boisku, że on też pewnie nie jest usatysfakcjonowany z formy, którą prezentuje, no bo wciąż jednak tej kluczowej sprawy na koncie nie ma, czyli bramek. No ale mimo, że nie był to może mecz, po którym możemy powiedzieć, że o, wraca Rashford, wraca forma na tego zawodnika, której oczekujemy, no to co już zauważyłeś, jednak zagrał na lewej stronie i po pierwsze asysta na bramkę kontaktową, bardzo fajny dribbling, wejście w pole karne, ścięcie, podanie do Eriksena. Po drugie świetne podanie przy tym fajnie rozegranym rzucie wolnym do Bruno, który tylko wystawił później piłeczkę Casemiro i było 2-2, a po trzecie no fantazy, akurat też Forda mam, więc będą dwie asysty, no to on był tym, którego faulowano i po tym faulu podyktowano rzut karny, więc ewidentnie zamieszany, w cudzysłowie, we wszystkie nasze bramki, także no, trudno też ocenić ten mecz źle, jeżeli chodzi o wykonanie Anglika, ale to też jest jasny sygnał, że ta lewa strona, zwłaszcza przy jednak słabo dysponowanym na razie na początku sezonu Garnacho, no to jest chyba najbardziej taka strona, czy tam strefa boiska, która jest w stanie pobudzić Rashforda do tej produktywności, bo widać, że Anglik czuje się najlepiej w momencie, kiedy no ma możliwość podryblowania, ma możliwość pobiegania, a nie tylko statecznego czekania na piłkę gdzieś w polu karnym jako dziewiątka. Zresztą no, ta zmiana rotacyjna Rashford Martial, no to teraz idąc w kierunku Martiala, no wydaje mi się, że trochę jeden do jednego, bo Francuz, jak dla mnie, to tak trochę przypominał zawodnika, który chyba myślami jest może jeszcze przy końcu okienku transferowym i że może jeszcze coś innego się tutaj wydarzy, jeżeli chodzi o jego przyszłość. I zresztą kto wie, czy tak nie będzie. Chociaż ten hak na razie nic takiego nie sugerował. Więc no, jeżeli chodzi o formę, to jeszcze nie to i chyba sam zawodnik to wie, a jeżeli chodzi o produktywność, to tak, to lewa strona to zdecydowanie jest chyba ta preferowana, najlepsza strefa, gdzie ten Rashford może dawać bramki, co nie znaczy, że nie może ich dawać na szpicy, bo zresztą zeszły sezon pokazał, gdzie grywał tam nieraz, że też potrafił tę akcję kończyć. No ja mam mieszane uczucia co do występu Rashforda, bo oczywiście tutaj wymieniliście jego zasługi w tym spotkaniu. Natomiast mnie frustruje strasznie jego gestykulacja i mowa ciała. I w końcówce to może raz widziałem go pod własnym polem karnym i czasami mam takie wrażenie, że on ma trochę takie zapędy gwiazdorskie w tej drużynie, że po tym poprzednim sezonie, kiedy tam strzelił te 30 goli, to czasami po takich głupich stratach, kiedy go ktoś tam łatwo przepchnie, to albo się przewróci, albo po prostu nie wróci do defensywy. No, truchtał, spacerował,
Jasne, walczył też sporo w tym meczu i widać, że to jest totalnie inny gracz z lewej strony boiska, jakby trochę uwolniony, ale to nie jest jeszcze ten Rashford z poprzedniego sezonu i trochę zastanawiam się czemu, czy to jest zmęczenie okresem przygotowawczym, czy znowu może mu coś dolega, może, nie wiem, natomiast no, budzi we mnie niepokój czasami jego postawa na boisku. No i nie możemy zapomnieć, że zawalił przy tym pierwszym golu, fatalnie dał się wyprzedzić Taiwaniemu i absolutnie nie powinno mieć coś takiego miejsca. Ciebie, Damian, chciałem o drugą stronę spytać, czyli prawą, bo już wdałeś się w dyskusję na naszej grupie redakcyjnej na temat Antonego i chciałem ci zadać takie podchwytliwe pytanie, czy paradoksalnie Antony nie zagrał lepszego meczu niż Rashford, bo wydaje się, że mógł ten mecz spokojnie skończyć z golem i asystą na koncie. Ale mnie tutaj bierzesz pod włos, bo wiesz, że ja zawsze tego Antonego tak bardzo bronię i nawet dzisiaj na grupie redakcyjnej przed meczem walczyłem o niego jak No lew. słuchaj, Kuby nie No, ma, no według... to muszę ciebie brać pod włos. Słuchaj, według mnie to była joga bonito w wykonaniu Antonego w tym spotkaniu. Udane driblingi, odważny, fantastycznie tam raz zrobił elastiko, raz założył siatkę, wywalczył żółte kartki, często w kontratakach spisywał się bardzo dobrze, dając się, faulując przeciwnikom. I też w końcu bez takich głupich spowolnień akcji. Myślę, że tak jak powiedziałeś, powinien spokojnie zakończyć ten mecz z golem i asystą, ale raz fantastyczna interwencja Turnera, a drugi raz niecelny strzał Bruno Fernandesza. No, ja będę podtrzymywał swoje zdanie w tym podcaście zawsze. Nie ma lepszego piłkarza na prawe skrzydło w tym składzie niż Antony. I ja dalej będę uważał, że to jest piłkarz, który ma dopiero 23 lata i on ten potencjał swój jeszcze pokaże, bo ja pamiętam jego mecze z Ajaxu. Jeżeli on faktycznie nabierze takiej tężyzny fizycznej i będzie lepiej przygotowany kondycyjnie do tego sezonu, a mam wrażenie, że jest, bo widać zupełnie taką po nim zupełnie inną pewność siebie na boisku niż w poprzednim sezonie, też może jakby też mniej się irytuje na to, co się dzieje na boisku, to mam wrażenie, że to będzie zdecydowanie lepszy sezon w jego wykonaniu. Zresztą też chyba sam Erik ten Hag bardzo go chwali na początku sezonu i mówi, że bardzo poprawił swoją grę przede wszystkim w ataku pozycyjnym. Seba, ty chyba troszkę ostrożniej, że tak powiem, dyplomatycznie podchodzisz do sprawy Antonego. No tak, ja nie jestem może aż takim fanem i takim obrońcą Brazylijczyka, no bo jednak wiadomo, Dobra, dobra, już. ale jakby dzisiejszy mecz, na tym się Dzisiejszy skupmy, mecz nie? nie, no Bo na tym, o tym jeżeli chodzi o Antonym to już dzisiejszy mecz. gadaliśmy tyle razy, że. Tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to był najlepszy na pewno mecz w tym sezonie, chociaż wielu ich nie było, jeżeli chodzi o Antonego i jego występ. I faktycznie poza jedną stratą, taką gdzieś typową dla niego na kontrę, z której na szczęście nic nie wyszło, do zbyt wielu rzeczy się nie można przyczepić, poza oczywiście no, tym, że nie ma dalej liczb. Co prawda tutaj faktem no, i ten jeden strzał, który bardzo dobrze tym razem dokręcił, ale jednak zabrakło tych kilkunastu centymetrów, żeby pokonać Turnera i była ta jedna szansa na asystę chyba po strzale Bruno. Tutaj był na pewno aktywny i w obronie, i w ataku. Było dużo akcji, które szło jego stroną i na pewno w ogóle tą prawą stroną mniej było też zagrożenia, Mało co strat. też tak, mało strat i też mało zagrożenia ze strony Nottingham, bo jednak największe zagrożenie szło tam, gdzie tutaj jednak był Rashford i Diogo Dalot, który według mnie też nie zaliczył zbyt wybitnego meczu na tej lewej stronie. I jak najbardziej no tutaj za ten mecz plusik, bo jednak z dobrej strony się pokazał i dał przyczynek do tego, żeby postawić na niego znowu w meczu z Arsenalem. Zresztą z tym Arsenalem, jak dobrze pamiętam, bramkę strzelił w zeszłym sezonie. Więc tutaj tu na plus, ale no jest jeden Brazylijczyk, który grał w Manchester United, no a jednak z ofensywnych piłkarzy przede wszystkim rozliczamy za liczby, czyli bramki asysty, który odkąd Antony dołączył do Manchesteru United, ma w lidze więcej bramek i asyst niż Antony i nazywa się Andreas Pereira. Tak, dziękuję. Jest tu mały psztyczek w nos. Ostatnia chyba rzecz z tego meczu, tak mi się wydaje. Damian, dzisiaj w składzie Eriksen zastąpił Masona Mounta, oczywiście z przymusu, bo Anglik jest kontuzjowany, ale jak to twoim zdaniem wyglądało? Wiemy, że Duńczyk otworzył konto strzeleckie dla Czerwonych Diabłów, zdobył tą bramkę
pierwszą, no i zresztą jak rasowy napastnik się zachował w tej sytuacji. Mam wrażenie, że lepszy instynkt pokazał niż Martial przez cały mecz. No i właśnie, no i czy to wyglądało lepiej niż dwa pierwsze mecze z Masonem Mountem? Na pewno myślę, że inaczej, bo Mason Mount a Christian Eriksen to zupełnie dwaj inni piłkarze. No, Duńczykowi może brakować szybkości takiego wybiegania, jakie powinien mieć znowu Mason Mount, ale to myślę, że też zupełnie inaczej układają się akcje Manchester United, kiedy w środku gra Christian Eriksen, no bo jednak on dużo więcej widzi, gra dużo więcej podejść z miejsca. No i myślę, że w tym spotkaniu też pokazał, że on wciąż po prostu to ma, bo też ze statystyk to wynika, bo dwa kluczowe podania, 81% dokładności podań, to znowu może nie tak dużo jak na środkowego pomocnika, ale Eriksen też dużo ryzykuje, też dobrze radzi sobie w grze pod pressingiem. No i fantastyczne przede wszystkim to wejście w pole karne przy tym golu kontaktowym. No i to, co też mówiłem na początku podcastu, on był najczęściej tym piłkarzem, który gdzieś wchodził w tę linię ofensywną i szukał tych półprzestrzeni. Natomiast nie wiem, czy przy takim stylu gry Erika ten Haga Christian Eriksen będzie najlepszym wyborem obok Casemiro, bo ja widziałbym tam kogoś bardziej wybieganego, kto właśnie będzie łatał te dziury, bo obawiam się tego, że Casemiro nie jest piłkarzem do tak ultraofensywnego stylu gry Erika ten Haga, żeby być tym osamotnionym defensywnym pomocnikiem. Ja bym wolał, żeby ten hak stawiał częściej na Scotta McTominaya. Też się tego domagałem w ostatnim odcinku, ale nie słucha Holender, jakoś nie jest przekonany do Szkota. Sebastian, czy chcesz coś dodać w tym temacie, czy przechodzimy sobie już do Arsenalu? A tutaj mówicie część na Scotta McTominaya niż na Masona Mounta, czy w związku z nieobecnością Masona Mounta, Znaczy, jeśli ja na w ogóle się McTominaya zastanawiam. niż Eriksen? Ja się zastanawiam, czy środek pola Casemiro McTominay to nie jest optymalna opcja. To po co ten Mason Mount? W sensie na zastępstwo Bruno Fernandesza? Nie wiem, choć się domyślam. Znaczy, wydawało mi się, że on może spełnić tę rolę, no ale ten początek sezonu taki niezbyt przekonujący, no i No, teraz inaczej, no kontuzja umówmy jeszcze. się, no, początek sezonu w wykonaniu nowego nabytku Manchester United no słabo się ułożył. No i widać, że gdzieś jeszcze się Anglik nie odnajduje za bardzo w klubie, na boisku i też ta kontuzja, która się tam niefortunnie przydarzyła, więc no, jakby ten pierwszy rozdział pisany, ten wstęp wygląda słabo, no ale cóż, no mamy troszkę szerszą kadrę teoretycznie, więc mamy kim go zastąpić. No i jak pamiętam zeszły sezon, to dopóki nie nadarzyła się ta kontuzja Eriksena, po której troszeczkę Duńczyk, kolokwialnie mówiąc, spuchł w końcówce sezonu i już nie wyglądał jak ten piłkarz z pierwszej części sezonu, no to ta trójka Bruno, Eriksen, Casemiro, to najfajniej chodziło, że tak powiem, i dobrze wyglądało w środku pola. I ja poniekąd też, jak gdzieś tutaj nawet mówiłem dziś w tym podcaście, zastanawiałem się, która formacja gorsza, ofensywa czy defensywa. To tak widzę, że troszeczkę podobnie postrzegam na razie to, co przynajmniej tak jak ten Hag rzucił na konferencji, bo on też mówił, że w pomocy nie widzi takiego problemu, jak na razie widzi w ofensywie i w defensywie, bo według mnie i defensywa nie domaga i przecieka, dużo sytuacji oddajemy rywalom, dużo blokujemy na szczęście, gdybyśmy nie blokowali, albo blokują rywale, no bo dzisiaj jeden strzał poszedł chyba wało niego, bo gdyby nie poszedł, to byłby 1-3 już. I też w ofensywie z kolei może jest i ten pressing, chociaż chyba też według mnie nie ma aż siły na presowanie. Zresztą w ogóle to jest trudne, znaczy mieć siły, żeby presować cały mecz, ale ten pressing w ofensywie też tam bardzo dużo strat się pojawia i przez to bardzo szybko trzeba przychodzić z ataku do defensywy i tutaj osamotnieni wtedy są pomocnicy. No, trudno mi powiedzieć. No ja na razie stawiałbym na Eriksena mimo wszystko. Dobra. Zresztą dał do tego dobry przyczynek dzisiaj, jednak brameczka, nie? Zanim jeszcze przejdziemy do Arsenalu, to ja bym chciał pochwalić jeszcze dwóch piłkarzy za to spotkanie, okej? Śmiało, Bo scena jest twoja. tak, myślę, że tak. I przede wszystkim uważam, że to był w ogóle mecz naszych bocznych obrońców, bo Dalot według mnie był fantastyczny w tym meczu. W defensywie pamiętam jego taką jedną akcję obronną na początku drugiej połowy, kiedy naprawdę wyciągnął się jak kot i wybił piłkę. W dodatku
bardzo inteligentnie grał w tym ataku pozycyjnym i mam wrażenie, że zamknął Brennana Johnsona poza jedną, dwoma akcjami, ale miał aż 12 przechwytów, 6 wybić i uwaga, 23 na 28 podań w trzecią tercję boiska. A to on był tym schodzącym bocznym obrońcą w środek, właśnie w środek boiska. No i tak jak powiedziałeś, Wan-Bissaka, kapitalny początek sezonu. Zupełnie inny piłkarz niż za ery poprzednich menedżerów. Pewny siebie w dryblingu. Świetnie się podłącza do tych akcji ofensywnych. No, nie narzekaj, dziadku, już tam. Daj spokój. Słuchaj, mi się wydaje, że gdyby poprawić u niego jeszcze decyzyjność, bo miał jedno takie wejście w pole karne, gdzie tam chyba założył siatkę i zamiast od razu zagrywać do Marciala Polini, to niepotrzebnie się zawahał, ale gdyby poprawić u niego jeszcze tę decyzyjność, to mam wrażenie, że nie musimy szukać gdzieś tutaj transferów Frimponga z Bayer Leverkusen. Tylko mamy po prostu prawego obrońcę. No właśnie wydaje się, że tak spodziewaliśmy się problemów na prawej stronie, a na razie to lewa stanowi kłopot. No głównie przez No nie wiem. kontuzję oczywiście, ale... Nie wiem właśnie, czy Wan-Bissaka to nie jest największy progres piłkarski pod właśnie w erze Erika Ten Haga. Chyba tak. No końcówka poprzedniego sezonu dobra, no i początek tego też nie ma na co narzekać. Mi w ogóle imponuje jak jego panowanie nad piłką, jak on poprawił się, mam wrażenie. Znaczy, to cały czas wygląda dość komicznie, te jego takie ruchy, pajęcze ruchy, w końcu ma ksywkę Spider, ale no wygląda czasami to zabawnie, to ale jest bardzo też skuteczne. No tak mi się niektórzy wydaje. Niektórzy po prostu mają taką budowę ciała, taki styl poruszania się i wygląda to inaczej niż u innego i dlatego, ale jednak mimo wszystko bardzo dużo rzeczy mu się udaje, no to już nie może być przypadek aż tak duży. No wielokrotnie to on gdzieś tam wyprowadza swoim dribblingiem United spod opresji i wyprowadza te kontrataki. I też wydaje się mimo wszystko jakoś na razie najpewniejszym punktem w obronie w tym sezonie. Chociaż mówimy dopiero o 3 meczach, wiadomo, no ale że on tej formy jeszcze nie zgubił. No i łapie żółte kartki. Już chyba no, łapie żółte kartki. Chciałem zauważyć, że łapie żółte kartki też nasz El Capitano, a przy tych nowych wytycznych, chociaż Ej, ja ale w tym meczu chyba... Czekaj, on w tym meczu nie został. Za dyskusję oczywiście. Nie ma meczu teraz w tym sezonie Premier League. Tak, zgodzę się. Dyskusję, no. Tylko ja się zastanawiam. A, dostał w doliczonym czasie faktycznie. Bo to się, bo tam z tym Kujatę czy z A, kimś tam racja, dawie, racja, dobra, już pamiętam. Pojedynki dziwne. Już pamiętam. Czy dyskusje to bardziej były przepychanki z rywalem? No w każdym razie, no, biorąc pod uwagę, jeżeli to się utrzyma, bo często jest tak, że no, z każdym nowym sezonem w ogóle wchodzą jakieś nowe, mniej lub bardziej absurdalne, każdy sobie sam tam to interpretuje, zmiany, kosmetyki, interpretacje i tak dalej. Tak jeżeli zostanie to utrzymane, bo często ja pamiętam tak, że jak coś wprowadzano, po 5 kolejkach się z tego ostrożnie wycofowywano, tak jeżeli to zostanie przez cały sezon, no to myślę, że Bruno popauzuje trochę w tym sezonie. Ja nie wiem... Jeżeli to wszystko się utrzyma, te wszystkie zasady, reguły i przepisy, to nie wiem, czy nam Onana po 10 meczu gdzieś tam nie wypadnie na jedno spotkanie, bo i bramkarze często dostają teraz kartki za przedłużanie gry. Natomiast... Nie, ale Bruno to na rekord idzie. Ale mimo wszystko obawiałem się, że nie poruszymy wątku Bruno Fernandesza w tym meczu, ale nie chciałem mówić o jego żółtych kartkach, tylko... Raczej o tym, że to jest naprawdę fantastyczny piłkarz i ja jestem w nim absolutnie zakochany, tak po piłkarsku oczywiście, bo to jak błyskotliwie myśli na boisku, jak znakomicie się po nim porusza. I dla mnie to jest najlepszy piłkarz na Old Trafford od czasów Ronaldo i Wayne'a Rooney'a, bez dwóch zdań. Co chyba, bo nawet widziałem ostatnio wywiad z Kevinem De Bruyne, aktualnie kontuzjowanym, więc ma trochę czasu. Tak, pytano go też o najbardziej takiego piłkarza według niego w Premier League kreatywnego, z którym czy tam chciałby grać, czy którego docenia, już nie pamiętam jaki był kontekst. No i właśnie wskazał tutaj na Portugalczyka i nazwał go właśnie wybitnym piłkarzem pod kątem kreatywności. No to też coś spośród takich graczy jak James Maddison i Martin Odegaard i jeszcze uzasadnił to w taki sposób, że według niego Bruno Fernandes najbardziej z tych wszystkich piłkarzy ryzykuje. No i to jest prawda. I że on to lubi, bo on też lubi ryzykować. Tak. Bez ryzyka nie ma zabawy, jak to mówią, nie? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, moja dewiza życiowa. Okej, dobra, przejdźmy już chyba do Arsenalu. Oddajemy głos. Tak, znaczy, no jeszcze dodajmy, że tam Bruno dzisiaj oczywiście asysta i gol z rzutu karnego, więc...
duży wkład w zwycięstwo. Arsenal. Magnifik, El Magnifik. Arsenal w następnej kolejce w niedzielę niestety na Emirates. Jezus, ale miałem glitcha mózgu. Oczywiście na Emirates. Mówię niestety, no bo wiemy, że Manchester United i mecze wyjazdowe przeciwko zespołom z górnej tabeli to nie jest najlepsze połączenie. Ale może to jest moment, żeby się przełamać, ponieważ moi drodzy, Arsenal co prawda ma jeden punkcik więcej po trzech kolejkach, ale nie powiedzielibyśmy, że to jest jakiś super start ekipy Mikela Artety. Oni też nie mieli do tej pory takiego rywala, powiedzmy, na poziomie Tottenhamu, tak jak Manchester United. I udało im się wygrać 2-1 z Nottingham. Ja oglądałem ten mecz i tam, o ile w pierwszej połowie wyglądali fantastycznie, to już w drugiej mocno oddali wodze też ekipie, z którą wygrał teraz Manchester United. Później 1-0 z Crystal Palace, więc nie najbardziej przekonujące. No i teraz, kiedy właśnie Czerwonym Diabłom udało się odrobić wynik, to kanonierzy pogubili punkty na Fulham. Pomimo tego, że też grali w przewadze jednego zawodnika, to zakończył się mecz wynikiem 2-2 i tam czytałem, a Damian mi to potwierdził, że były duże kontrowersje przy drugim golu dla Arsenalu, bo podobno Bukayo Saka faulował w trakcie akcji i z jakiegoś powodu nie zostało to wzięte pod uwagę przez sędziego. No i właśnie, czy szukamy tutaj powodów do optymizmu, czy mamy nadzieję, że może jakimś cudem uda się przerwać tą fatalną pasę wyjazdową, czy jednak spodziewacie się, że no będzie ciężko i trzeba będzie szukać punktów w innym miejscu? Damian, jak ty uważasz? No właśnie, nie wiem, czy największym zagrożeniem dla United nie jest to, że ten mecz odbywa się właśnie na wyjeździe. Natomiast myślę, że będzie to taki prawdziwy, najlepszy sprawdzian Manchester United w tym sezonie i tego, co Erik ten Hag wypracował w okresie przygotowawczym. Ale właśnie tak jak powiedziałeś na początku, tutaj wprowadzając nas w temat Arsenalu, to trzeba pamiętać, że to nie jest ten Arsenal, który wygrywał z nami 3-2 w drugiej połowie poprzedniego sezonu. Drużyna Artety też ma swoje problemy z kontuzjami. Nie było tam przez chwilę lewego obrońcy. Dzisiaj chyba na tej pozycji zaczynał w ogóle Kiwior. Nie ma wciąż tak prawego. Jest. Gra tam Ben White. Stąd jakieś też próby ustawienia. Nie Ben White, Partey. Tylko Thomas Partey. Thomas Partey, właśnie. I to jest też podobny zabieg, który stosuje Guardiola i Erik ten Hag w tym sezonie, że ten Partey schodzi tam do środka i tam są straszne dziury po tej prawej stronie, bo mam kolegę, który jest kibicem Arsenalu i dzisiaj bardzo przeżywał to spotkanie Fulham. Natomiast też wraca powoli Zinchenko, który też wszedł chyba już w drugiej połowie meczu z Fulham. No i pewnie zagra United od pierwszej minuty, więc już tam problem z jedną stroną obrony w zasadzie się rozwiązuje, natomiast też ich środek pola i obrona generalnie przecieka, a w ofensywie są mocno nieskuteczni. Tam znowu winę zrzuca się głównie na nieudolnego Kaja Havertza i myślę, że to może być wyrównany mecz, ale na pewno będzie to inny mecz w wykonaniu United niż te, które widzieliśmy do tej pory, bo ja widzę to tak, że United zamkną się na własnej połowie, bo już nie będą musieli prowadzić gry, w końcu Arsenal będzie gospodarzem i też chyba jest taką drużyną, której łatwiej będzie zdominować to posiadanie piłki. I Czerwone Diaby będą mogły po prostu skupić się na tym, co potrafią najlepiej, czyli po prostu na kontratakach, a zarówno Nottingham, Crystal Palace, jak i Fulham pokazały, że Arsenal da się tymi kontratakami zranić, o ile będzie ta skuteczność. No, obie drużyny, tak jak powiedziałeś, mają swoje problemy i dla obu ten mecz może być punktem zwrotnym na początku tego sezonu. W minionej kampanii dla United był to mecz z Liverpoolem i właśnie ten pierwszy z Arsenalem może teraz też tak będzie. No, mówi się o tym, że Erik ten Hag w zasadzie to potwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej, że na ten mecz gotowy będzie już Rasmus Højlund, więc zastanawiam się, czy postawi na niego już od pierwszej minuty, czy mimo wszystko będzie to jakaś epizodyczna rola na ostatnie 15 minut spotkania. Nie wydaje mi się. Myślę, że jak nie rozsypie się, to jednak Martial i ewentualnie w drugiej połowie Højlund, ale Sebastian, może ty widzisz szansę dla Duńczyka? Dla Duńczyka? No. Dla Duńczyka, jest Duńczykiem Rasmus Højlund. No tak, zgadza się. Czy ja widzę szansę dla niego? No ogólnie widzę w tym sezonie, ale czy już w meczu nie, z Arsenalem? Nie, w meczu z Arsenalem.
Wydaje mi się, że jeżeli to, co mówi ten Hag, że już wraca do treningów i teraz ma mieć przed sobą cały pełny tydzień, dopiero pierwszy taki pełny tydzień pracy na treningach razem z drużyną, bo do tej pory wiemy, że głównie trenował indywidualnie, no to pojawi się w kadrze meczowej, ale nie spodziewałbym się, czy no będzie według mnie to zaskoczenie, chociaż no z uwagi na to, jak słabo ogólnie prezentuje się linia napadu, tak już patrząc, już zawężając to Manchester United w tym sezonie, to jakieś niespodzianki nie można wykluczyć, chociaż no jak miał stawiać, to raczej ławka rezerwowych i wejście w drugiej połowie, oby nie w jakiejś takiej dość słabej sytuacji, żeby próbować ten wynik gonić czy ratować. A co do samego meczu, no to trochę jestem w kropce, no bo w zasadzie mogę tylko powielać to, co Damian mówił, bo obie drużyny, zresztą jak Damian mówił o problemach Arsenalu, to w zasadzie to można byłoby tą wypowiedź w jakichś 90%, zmieniając tylko tutaj nazwiska, podłożyć, opisując zapowiedź tego meczu, ale pod strony Manchester United, więc widać, że te drużyny mają bardzo podobne problemy. Obie nie weszły jakoś przekonująco w ten sezon i też ten Arsenal gdzieś dopiero się, nie wiem, czy rozpędza, czy po prostu ma jakby swoje problemy na początku tego sezonu, ale no grają u siebie i to niewątpliwie będzie przewaga. Arsenal u siebie raczej jest od dłuższego czasu gdzieś bezbłędny i punktuje w większości za trzy, czasem za jeden, jak osobisty, nawiązując do kosza. Więc no tutaj myślę, że jednak z przewagą, takim plusikiem po stronie Arsenalu na pewno to kanonierzy i pewnie też u Kłacherów też tak to będzie wyglądało, będą jakimś faworytem w tym spotkaniu. Nie wiem, czy zdecydowanym, w sumie śledziłem kursów. I trudno mi tu wyrokować, jaki będzie wynik. Według mnie no, nie będzie łatwo. Mam obawy, na pewno mam obawy, czy tutaj się uda wyciągnąć chociaż remis, bo mówię, no to jednak jest Arsenal i jednak Emirates, a do tego jakoś gramy przed przerwą na mecze reprezentacyjne, a jakoś strasznie mi się te przerwy reprezentacyjne ostatnio kojarzą z jakimiś węskami przed i później się czeka te 2 tygodnie, czy tam ileś na kolejny mecz i to wszyscy się rozjeżdżają w takich nastrojach, kibice się rozchodzą też w takich średnich nastrojach. No mam nadzieję, że nie będę miał już déjà vu tutaj, ale no trudno powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia nawet, jaki wynik tu obstawić. Ale na pewno jakiś musi dla Arsenalu, chociaż wiadomo, mocno trzymą kciuki za naszych, no, ale początek sezonu też nie napawa optymizmem, jak już mówiłem wcześniej. No tutaj to mogą być bęcki przed i bęcki po, bo najpierw Arsenal, a potem Brighton po przerwie. Oczywiście mam nadzieję, ale że uwaga, tak Brighton przegrywa teraz z West Hamem 0-1. David Moyes, co ty tam robisz? Informacje na żywo, proszę Państwa. Word browse. Fajnie by było na pewno chociaż jakiś remis tutaj wywalczyć, no bo fatalna jest ta seria meczów wyjazdowych z zespołami z górnej części tabeli i dobrze by było jakkolwiek to przełamać, zwłaszcza że już mamy na koncie w łeb od Tottenhamu. No i ja tak pierwotnie się zastanawiając myślałem, że no nie ma szans, że tego Arsenalu się nie przeskoczy, ale oni faktycznie w tym sezonie nie są szczególnie przekonujący i myślę, że jeśli tutaj troszkę może szczęście dopisze, troszkę się gracze zmobilizują, a wiemy, że na te większe mecze troszkę łatwiej się zmobilizować, to jest nadzieja przynajmniej na remis, także ja będę może... Znaczy powiem tak, Arsenal będzie faworytem oczywiście, głównie ze względu na atut własnego boiska, ale nie stawiałbym tutaj zupełnie przegranej sprawy dla Manchester United. Myślę, że to jest takie 60-40. A ja mam dla ja Was... mogę dodać, że tak. W 2017 roku po raz ostatni wygraliśmy w lidze, bo jeszcze był po drodze chyba FA Cup na Emirates, więc no nie jest łatwo. A kiedyś się kojarzyło jednak, że jeżeli możemy na kogoś liczyć, na ile jesteśmy w słabej formie, to możemy liczyć na Arsenal, a to się troszeczkę pozmieniało w ostatnich latach. A mi się właśnie Tottenham bardziej kojarzył z takim zespołem, że co jak co, ale z tym Tottenhamem to się zawsze wygra, a teraz już się nie udało.
Słuchajcie, mam dla Was zapowiedź, ponieważ przygotujemy dla Was zapowiedź właśnie meczu z Arsenalem i będziemy mieć gościa. Powinna się pojawić ta zapowiedź w sobotę, także śledźcie nasz kanał, subskrybujcie. Jak Wam się dzisiaj podobało, to dajcie lajki, dajcie znać, co sądzicie, a my chyba będziemy sobie zmierzać do końca. Wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie tematy, które nas interesowały. Też nic wielkiego poza tym się przez ten tydzień nie wydarzyło. No chyba Także. Mason, ale to już nie wiem, czy jest sens roztrząsać, nie? Bo to się jakby No. rozwiązała sprawa Masona Greenwood po Tak, no prostu z my już takich większych troszkę. wydarzeń. My już troszkę poruszyliśmy ten temat w poprzednim odcinku No, i słyszałem, słyszałem. no, zostało Ale tam nie wydane było jeszcze oświadczenie. werdyktu, Tak, zostało wydane tam była oświadczenie. tylko. Wszystkie strony, to znaczy Manchester United, Mason oraz Richard Arnold wydali oświadczenie, dając do zrozumienia, że uważają Masona za niewinnego, ale jednak swojej kariery kontynuować na Old Trafford nie będzie. Jeszcze nie wiemy, co do końca to oznacza, ponieważ są pewne podejrzenia, że to może być kwestia wypożyczenia, a nie pełnej zmiany klubu, ale no, tego jeszcze nie wiemy. Jeśli o to chodzi, podziękujemy sobie za dzisiaj. Było przyjemniej niż się spodziewałem po 4 minutach meczu, bo wydawało mi się, że będziemy kolejną fatalną porażkę tutaj komentować, ale na szczęście nie. I nawet udało się wykrzesać trochę optymizmu tutaj. Na szczęście Damian jest naszym strażnikiem i stara się pilnować, żebyśmy za bardzo tego Manchester United nie kopali. Jesteście starymi dziadami, którzy tylko narzekają. Dajcie spokój. Czekaj, Że wbijałem wiatr. przez 30, poczekaj. To jeszcze 3 lata. No ale Kuba jest młodszy od ciebie, a też narzeka. No ale to po prostu wynika z mentalności. Ja mam mentalność zachodnią, taką polską. No. No widzisz, Polaczką. no Polakami jesteśmy. No. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zostawcie po sobie jakiś ślad, najlepiej komentarz. Dajcie znać, co sądzicie o meczu i czego się spodziewacie po Arsenalu. Łapa w górę. No i jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrypcja. Ja nazywam się Paweł Waluś. Razem ze mną byli Damian Domicz, Polsat Sport i Menuty.pl. Tak się właśnie nazywam. Dziękuję bardzo. To jest pełna nazwa Damiana. Był także Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. I co? Życzymy Wam znośnego tygodnia i słyszymy się i przed, i po Arsenalu. Także stay tuned i do następnego razu. Cześć.